Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie. Święta to czas, gdy obwód naszego pasa często zwiększa się o 1, a czasami więcej centymetrów. Związane jest to z tym, iż w czasie świąt zjadamy smakowite potrawy bogate w węglowodany i tłuszcze. Jednak okazuje się, że można tego niechcianego przyboru masy ciała uniknąć. To, czy tyjemy, zależy w dużej mierze od tego, ile kilokalorii pobieramy ze spożywanych pokarmów. A to z kolei zależy od tego, jaka flora bakteryjna bytuje w naszych jelitach. Czyli czy są tam bakterie, które pobierają, w wyniku których bytowania pobieramy z pokarmu dużo kilokalorii, bądź też bytują takie bakterie, że w wyniku ich bytowania w naszych jelitach pobieramy z pokarmu mało kilokalorii. Okazuje się, że flora bakteryjna u osób otyłych jest inna niż u osób szczupłych. I to nie tylko zależy od tego, że jemy pokarmy wysokokaloryczne albo niskokaloryczne, zależy to też od tego, ile my z tych pokarmów spożyjemy, przyjmiemy do naszego organizmu energii. Jaki rodzaj pokarmów jest dla nas korzystny, czyli po których pokarmach my nie tyjemy. Otóż okazuje się, że jeżeli paszą dla naszych bakterii, w cudzysłowie, są potrawy bogate w błonnik pokarmowy, wtedy w naszych jelitach powstają, tworzą się, namnażają się bakterie, które są bakteriami pobierającymi mniej energii ze spożywanego pokarmu. Gdy natomiast jemy dużo cukrów prostych oraz kwasów trans tłuszczowych, wtedy my pobieramy z pokarmu spożywanego dużo energii, a więc łatwiej tyjemy. I tutaj problem polega nie tylko na tym dniu, czy też tych kilku dniach świątecznych. Ta flora bakteryjna bytuje w naszych jelitach dłuższy czas i nawet po świętach, gdy już nie będzie tych smakowitych ciast, my dalej będziemy tyć, bo nasze bakterie zostały źle skomponowane przez naszą złą dietę. Realia w czasie świąt są takie, iż prawdopodobnie będziemy spożywać te smakowite ciasta czy mięsiwa, czy też będziemy je łączyć w sposób nieodpowiedni ze sobą. Ale pamiętajcie Państwo o tym, ja sam tak robię i zalecam moim pacjentom. Wzbogaćcie swoją dietę o błonnik pokarmowy. Taki na przykład, który znajduje się w nasionach owsa, czy babcy jajowatej, czy też wielocukry, tak jak inulina, która jest prebiotykiem, czyli sprzyja rozwojowi prozdrowotnych bakterii. Stosując takie uzupełnienie diety, możemy uzyskać sytuację, iż nawet spożywając te smakowite świąteczne potrawy, nie przybierzemy zbyt dużo centymetrów w pasie. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie.